Turbo ABS 2. Intensywny trening mięśni brzucha. Trening prowadzi Luisa Awagian. To druga odsłona treningu Turbo ABS na naszym kanale. Dzięki różnorodności ćwiczeń zawartych w tym treningu masz pewność, że angażujesz wszystkie partie mięśni i wyrzeźbisz w ten sposób perfekcyjny brzuch. W treningu została zastosowana metoda Turbo, która ma na celu zwiększenie intensywności poprzez Kombinację 30 sekundowych ćwiczeń z bardzo dynamicznymi 10 sekundowymi wstawkami turbo, które wykonujemy zawsze ze 100% zaangażowaniem w maksymalnym możliwym dla nas tempie. Trening składa się z trzech rund, w każdej z nich wykonasz 6 ćwiczeń zakończonych wstawkami turbo. Do ćwiczeń przyda Ci się mata. Ten trening nie zawiera rozgrzewki i rozluźnienia. W pierwszej rundzie ćwiczeniem turbo będzie turbo box. Przy oderwanych łopatkach od maty wyprowadzaj dynamiczne ciosy krzyżowe na przemian lewą i prawą ręką, jednocześnie jeszcze mocniej spinając mięśnie brzucha. Zaczynamy od spięć z uginaniem nóg. Startujemy. Wykonuj spięcia tak, aby klatka piersiowa i kolana zbliżały się do wysokości bioder. Następnie prostuj sylwetkę tak, aby tułów i nogi pozostawały cały czas w powietrzu. Mięśnie brzucha mocno napięte. Wykonując spięcie, wydychaj powietrze, prostując sylwetkę. Rób wdech. Przygotuj się do pierwszego turbo. Turbo box. Oderwij łopatki od maty i dynamicznie wyprowadzaj ciosy. Maksymalne tempo przez całe 10 sekund. Ok, teraz opuszczanie nóg. Unieś pionowo lekko ugięte nogi w kolanach. Napnij mięśnie brzucha, przyklej lędźwie do maty i powoli opuszczaj nogi w kierunku podłoża. Następnie wykonaj ten sam ruch w odwrotnym kierunku. Nie pozwól nogom bezwładnie opadać. Opuszczaj je kontrolując ich ruch w całym zakresie. Napinaj mięśnie pośladkowe przy opuszczaniu nóg, aby chronić lędźwie. Turbo, mocne, szybkie ciosy. Brzuch ma płonąć! O to chodzi! Przechodzimy do odwrotnych spięć. Używając mięśni brzucha, przyciągaj kolana do głowy, odrywając dolną część pleców od podłoża. Nie opuszczaj nóg zbyt szybko. Kontroluj pracą mięśni brzucha, zarówno podnoszenie, jak i opuszczanie nóg. Szyja rozluźniona, głowa leży na macie. Jeżeli odczuwasz napięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, nie wykonuj tego ćwiczenia. Turbo Box. Górna część pleców w powietrzu. Maksymalne tempo ciosów. Ekstra. Następne ćwiczenie to naprzemienne opuszczanie nóg. Powoli opuszczaj i unosz na zmianę prawą i lewą nogę. Mięśnie brzucha mocno napięte, dolna część pleców przyklejona do maty. Zatrzymuj nogę 20 cm nad podłożem. Kontroluj pracą mięśni ruch nogi w całym zakresie. Nie szarp nogą ani podczas ruchu do góry, ani w dół. Turbo! Boksujemy najszybciej jak się da, 10 sekund na maksa! Super! Czas na boczne scyzoryki. Połóż się na boku, opierając się na lewym biodrze i lewej ręce. W tej pozycji unoś złączone nogi i, spinając skoś na mięśnie brzucha, próbuj sięgać prawą dłonią do kostek. Unoś nogi i tułów w stronę sufitu, a nie do przodu. W taki sposób, aby ręka i nogi spotykały się nad biodrami. Turbo Box. Bij mocno, cios za ciosem. Tak jest. Teraz przenieś ciężar na prawe biodro i wykonujemy boczne scyzoryki na drugą stronę. Podnoś jednocześnie nogi i tułów, balansując na biodrze. Staraj się sięgać jak najwyżej. Powinno być odczuwalne spinanie się zewnętrznych partii mięśni brzucha. Uwaga, zaraz ostatnie turbo w tej rundzie. Turbobox, ostatnie 10 sekund pracy. Czujesz palenie mięśni brzucha? O to chodzi. Wow, dobra robota. Pierwsza runda za nami. Jak twoje mięśnie brzucha? Jeszcze dwie takie rundy przed tobą. Teraz czas na krótką przerwę. Wracamy na matę. Zaraz zaczynamy drugą rundę. Ćwiczeniem Turbo w drugiej rundzie będzie Turbo Wspinaczka, czyli jak najszybsze przyciąganie kolan do klatki piersiowej w podporze. Rundę zaczynamy od 30 sekund deski. Uwaga! Startujemy. Oprzyj się na przedramionach, tak aby łokcie znajdowały się pod barkami. Nogi z tułowiem i głową tworzą jedną linię. Usztywnij brzuch. Napnij mięśnie pośladków. Pięty skierowane w dół. Pępek podciągnięty pod kręgosłup. Staraj się oddalać od siebie łopatki. Trzymaj stabilizację. Nie wstrzymuj oddechu. Turbo wspinaczka. Kolana do klatki. Maksymalne tempo. Dobrze, teraz wykroki w podporze. Stawiaj stopę jak najbliżej zewnętrznej strony dłoni. Mięśnie brzucha mocno napięte. Wykonując wykrok, schodź biodrami jak najniżej. Czujesz, jak pracują szerokie partie mięśni brzucha? O to chodzi! Ćwiczymy! Stopy do dłoni! Głębokie wykroki. Turbo! Szybka praca nóg. Mięśnie brzucha płoną! Ekstra! Czas na deskę boczną. Oprzyj się wyłącznie na prawym przedramieniu i zewnętrznej części prawej stopy. Lewa ręka uniesiona do góry w jednej linii z prawym łokciem i barkiem. Biodra tworzą jedną linię z tułowiem i nogami. Napinaj mięśnie brzucha i pośladków, aby zachować stabilność. Nie wysuwaj barków. Trzymaj wypiętą klatkę piersiową i barki ściągnięte do tyłu. Turbo wspinaczka. Pełna moc, 100% zaangażowania. Rewelacja! Teraz zmieniamy stronę i wykonujemy deskę na lewym przedramieniu. Utrzymuj napięte mięśnie brzucha przez cały czas. Ciało powinno tworzyć linię prostą od barków do kostek. Utrzymuj szyję w linii z kręgosłupem, nie podnoś ani nie opuszczaj głowy. Biodra wysoko, mięśnie tułowia i bioder są cały czas zaangażowane. Turbo! Dawaj! Pokaż na co cię stać! Ekstra! A. Przechodzimy do wznosów bioder w desce. Zaczynamy z pozycji podporu na przedramionach, napinamy mięśnie brzucha i podnosimy biodra maksymalnie do góry, tworząc z naszego ciała odwróconą literę V. Wracając do pozycji deski, pilnujemy, aby nie opuścić za nisko bioder. Pięty kierują się w stronę podłoża. Napinaj mięśnie brzucha i pośladków, aby zachować stabilność przez całe ćwiczenie. Turbo. Utrzymaj maksymalne tempo przez całe 10 sekund. Świetnie. Ostatnie ćwiczenie w tej rundzie: wspinaczka krzyżowa. Przyciągaj na zmianę prawe kolano do lewego łokcia i lewe kolano do prawego łokcia. Usztywnij mięśnie tułowia, ciało w jednej linii. Nie śpiesz się. Skoncentruj się na mocnych skrętach bioder, prowadząc kolana wyraźnie do wewnątrz. Mocno napinaj mięśnie brzucha. Przed tobą w tej rundzie już tylko ostatnie 10 sekund turbo wspinaczki. Turbo to już końcówka daj z siebie wszystko pełna moc. Tak jest znakomicie ci poszło. Czas na zasłużoną przerwę. Wyrównaj oddech i rozluźnij nieco mięśnie brzucha przed trzecią, ostatnią rundą tego treningu. Wracamy na matę. W trzeciej rundzie, podobnie jak w pierwszej, ćwiczeniem Turbo będzie Turbo Box. Rundę zaczynamy od klasycznego rowerka. Uwaga! Kręcimy. Wykonuj obszerne, okrężne ruchy, tak aby Uda przekraczały linię bioder. Pilnuj, aby mieć cały czas wciągnięty brzuch i nie odrywać odcinka lędźwiowego od maty. Spokojnie oddychamy i wprowadzamy się w wysiłek. Zaraz pierwsze Turbo w tej rundzie. Turbo Box. Szybkie, mocne ciosy. Świetnie! Drugie ćwiczenie to żabie spięcia. Złącz stopy ze sobą podeszwami i jedziemy. Pełne spięcia z klaśnięciem w podłogę. Skoncentruj się na napięciu mięśni brzucha, rozluźniając nogi i stopy. Staraj się nie odrywać stóp od podłoża podczas wykonywania spięć. Brzuch cały czas mocno napięty. Turbo Box. Bij mocno i szybko. Łopatki w górze. Brzuch maksymalnie napięty. Tak jest. Teraz wyrzuty bioder. Unoś biodra jak najwyżej, jednocześnie prostując nogi. Rób wydech przy każdym z pięciu brzucha. Przed oderwaniem bioder od maty, mocno napinaj mięśnie brzucha. Wyrzucaj biodra jak najwyżej. Ćwiczymy do końca. Turbo, jedziemy! Najszybciej jak się da. Brzuch mocno napięty. Ekstra! Następne ćwiczenie to nożyce poziome. Wykonuj spokojne wymachy obiema nogami naprzemiennie w lewo i w prawo. Brzuch nieustannie napięty. Nie zapominaj o oddychaniu. Na pewno już mocno odczuwasz palenie mięśni brzucha, ale nie przestawaj ćwiczyć. Nie musisz forsować tempa. Pełen gaz zostaw sobie na ćwiczenie Turbo. Turbo, maksymalne tempo. Teraz wykonujesz najmocniejszą pracę. Brzuch ma płonąć. Super! Teraz spięcia z rotacją na lewą stronę. Wykonuj spięcia przyciągając kolana do klatki i jednocześnie rotując się na lewe biodro. Prostując sylwetkę, przenosimy ciężar ciała z powrotem na pośladki. Przyciągamy korana do klatki z wydechem. Wyraźnie wchodzimy na lewe biodro. Ostatnie powtórzenia. Turbo, boksuj wykonując wyraźne spięcia krzyżowe. Wytrzymaj całe 10 sekund. Świetnie! Teraz spięcia z rotacją na prawą stronę. Wyraźnie zaznaczaj skręt ciała do boku. Musisz czuć, że odrywasz lewy pośladek od maty. To już ostatnie ćwiczenie tego treningu. Utrzymuj stabilizację. Nie wstrzymuj oddechu. Cały czas ćwiczymy. Zostało już tylko jedno turbo do końca treningu. Ostatnie 10 sekund turbo. Daj z siebie wszystko do końca. Super, trening Turbo ABS-2 ukończony. Twoje mięśnie brzucha są rozpalone do czerwoności. Nie zapomnij o rozluźnieniu po ćwiczeniach. Dziękujemy za wspólny trening i zachęcamy do wypróbowania naszych innych zestawów oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.centrumsportowca.pl. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału i zostawienia łapki w górze. Do zobaczenia!